Cześć! Przyszedł czas i przyszła pora, aby podsumować wszystko to, co przetestowałem i dowiedziałem się o instrumencie Yamaha PSR SX600, który miałem na testach w studiu Akademii Keyboardu dzięki uprzejmości kolegi. O YouTube'owym niku Janusz ze wsi, którego teraz serdecznie pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję, że miałem ten instrument praktycznie miesiąc czasu i mogłem robić z nim tak naprawdę co tylko chciałem. Januszu, pięknie, pięknie dziękuję. A teraz pozwól, że z Tobą się przywitam. Nazywam się Stróżycki Jerzy, ale to pewnie wiecie. Wszakże mam pięknych, kochanych fanów i rewelacyjnych sympatyków kanału Akademia Keyboardu Keyboardway, więc zapraszam Cię na małe podsumowanie całej mojej wiedzy o instrumencie Yamaha PSR SX600. Przedstawię Ci jego wady, najlepsze zalety i dowiesz się odpowiedzi na pytanie, czy to instrument warty swojej ceny i jest odpowiedni dla Ciebie. Na samym wstępie tego filmu dodam, że nie jestem w żaden jakikolwiek sposób sponsorowany przez firmę Yamaha, przez jakikolwiek sklep muzyczny, nie prowadzę z nikim żadnej współpracy influencerskiej i wszystko to, co tutaj usłyszycie, to tylko i wyłącznie moja własna opinia, z którą nie do końca musicie się zgadzać, ale z tego co wiem, wielu z Was bierze moje zdanie pod uwagę, za co Wam serdecznie bardzo dziękuję. Pierwsze pytanie. Czy Yamaha PSR SX600 to instrument profesjonalny i czy to instrument idealny na scenę, na którym można by było grać imprezy, bo jak wiecie, ja się wszakże głównie tym zarobkowo zajmuję. Odpowiedź jest prosta. Nie. Ale zanim przejdziemy do jego wad, to pozwól, że najpierw wprowadzę Cię w świat zalet. Bo Yamaha SX600 tych zalet ma bardzo, bardzo dużo. I teraz tutaj w tym rogu pojawi się odcinek, w którym prezentowałem Wam barwy, prezentowałem Wam style, grałem na tym instrumencie tak jak włożyłem go, przyniosłem go do studia prosto z samochodu, ledwo się ogrzał, odpaliłem jak zwykle to w moim stylu, tak samo było z Ketronem, z Korgiem, odpaliłem kamery, zagrałem dla Was transmisję na żywo, żeby pokazać Wam, że pracując na Yamaszce da się bez problemu włączyć Yamaszkę i od razu na niej grać, bo to są właśnie takie piękne, wspaniałe instrumenty, że włączasz i grasz, za dużo nie trzeba kombinować i za dużo nie trzeba ustawiać. No i właśnie mogliście sobie posłuchać, jak ten instrument brzmi, jak chodzą style. I tu właśnie zaczyna się wszystko, co najlepsze w instrumencie Yamaha SX600. Producent w ten instrument za te pieniądze dał nam naprawdę, naprawdę dużo wspaniałych barw. I owszem, wiele pochodzi z poprzednich modeli instrumentów. Mamy kilka nowości, nawet które użycie we flagowym Genosie. Na specjalną pochwałę zasługuje kategoria organ, kategoria brzmień syntetycznych, ale najbardziej moją uwagę przykuła kategoria pianin elektrycznych, które w połączeniu z funkcją sustain, czy jeżeli ustawicie sobie ją do pedału nożnego, można naprawdę grać piękne cuda i nikt by nie pomyślał, kiedy zamknąłby oczy, że to gra instrument za 3000 zł. Pozostałe barwy, tak jak pianina, znacie doskonale ze starszych modelów czy modeli. Doskonale znacie również saksofony, smyczki. Tam wiele nowości nie powstało. Natomiast musicie wiedzieć, że jeśli chodzi o style, to mamy bardzo dużo nowości względem chociażby flagowców Tyrosa 4, Tyrosa 5 czy poprzednich modeli z serii Yamaha. Dodatkowo na rewelacyjną pochwałę i zaletę należy uznać rzecz, że uwaga, 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 style z Tyrosa 4 w 95% przypadków działają i brzmią praktycznie identycznie na instrumencie dwa razy tańszym. Bo jak wiecie, za Tyrosa 4 używanego teraz trzeba dać 6-7 tysięcy złotych, tak ceny poszybowały. Nowego SX-a kupimy pewnie za 3500, 3800, dało się kupić za pewnie 2800. No pomijam fakt braku dostępności instrumentów, ale to mam nadzieję się w końcu zmieni i poprawi. Natomiast weźcie pod uwagę, że miałem Tyrosa 4 8 lat, więc słuch swój mam. I wiadomo, w SX-ie nie usłyszycie barw Super Articulation 2. Brakowało czasem jakiegoś brzmienia basowego, mega voice'ów i efektów na tych gitarach mega voice'owych, natomiast po delikatnej obróbce edycji te pozostałe 5% stylów, które nie grały, uwierzcie mi, brzmiały dalej, tak jak na Tyrosie 4. Co więcej,
żeby wam to pokazać, to tutaj znowu macie link do odcinka, w którym wrzuciłem większość moich autorskich i kupionych stylów, które miałem na Tyrosa 4 i do dzisiaj je mam na komputerze, właśnie na SX600 i te style brzmiały praktycznie tak samo, więc zachęcam serdecznie do tego filmu. Jeśli chodzi o zalety, należy uznać tutaj również fakt, że jest to instrument, uwaga, idealny do domu. Jest to taki łącznik pomiędzy serią profesjonalną keyboardów marki Yamaha, a tą naprawdę budżetową z serii PSR, E i jeszcze tam innych. To taki idealny łącznik na wstęp do prawdziwej przygody z profesjonalną czy półprofesjonalną muzyką, bo wiadomo, keyboardy, no, ten profesjonalizm przez wielu jest minimalizowany. Natomiast kupując instrument za 3500-3800 macie dobrej klasy nagłośnienie, macie, słuchajcie, uwaga, to wielu zaboli, przyjemną klawiaturę. Ona jest bardzo podobna w dotyku, w odczuciu do poprzednich serii PSRS 750, 770 i 775, tam 950, tam była ta sama klawiatura praktycznie. Ona ma identyczne prawie że identyczne odczucie z grania. Jest płytka, jest ciut z gorszego może plastiku wykonana, ale to może moje fanaberie. Jest głośniejsza, głośno stuka, natomiast fajnie się da wyczuć, jest fajny feeling. I uwaga, grałem na SX-ach 700 i 900 i zdecydowanie wolę klawiaturę z SX-a 600. Przepraszam, posiadaczy droższych instrumentów, mi przyleżała bardziej klawiatura z SX-a 600. Co więcej, nie słyszy się o awariach trapiących te fatalne klawiatury z 700, z 900, które po prostu się tam rozklekotywały, zaczęły głośno pracować, a użytkownicy wiecie chyba najlepiej, o co chodzi. Podobno tam poszło jakiś smarek, który tam źle był nałożony, nieważne. Yamaha nad tym mocno pracuje. Czy wypracuje, to się okaże. Wiem, że niektóre SX-y po naprawie miały po chwili to samo, a niektóre już po naprawie miały święty z tym spokój, czego wam też życzę. Więc kochani, jeśli klawiatura w 700-kach, 900-kach zaczyna głośno stukać, to czas na wysłanie instrumentu na serwis. Prawdopodobnie jeszcze na gwarancję, więc nie czekajcie, wysyłajcie. Oni o tym doskonale wiedzą i wam to powinni naprawić. Więc macie naprawdę fajnej klasy klawiaturę, macie fajnej klasy głośniki, macie bardzo przyjemne brzmienia, macie style, nowoczesne style, do wielu znanych numerów popowych, zresztą nie tylko popowych, Yamaha ma dużo stylów pod dedykowane piosenki. Macie całkiem bardzo fajnej klasy przyciski, uwaga, przyciski, które nawet chłopaki, którzy przyjeżdżali tam, nasi genosowcy, masali SX-a, kurczę, no taka tam zabawka, ale te przyciski, o, faktycznie tak jak w Tyrosie 4, tak jakoś lepiej wchodzą, nie? A nie takie gumowane, jak tam w poprzednich czy w innych SX-ach, więc tutaj na duży plus należy uznać również przyciski. Czy są jakieś pozostałe plusy? Jest kilka nowych funkcji, jak ta dynamika stylów, które nie do końca przypadły mi do gustu. Przy mojej intensywnej, że tak to nazwę, ekspresywnej grze, tam funkcję, tam podbijasz takim talerzem dynamika, tam psz, uderzenie, to się aktywowało zbyt często i mnie to po prostu drażniło, wyłączyłem to od razu. Mamy korektor graficzny, który po ustawieniu powoduje, że instrument brzmi fajnie, czysto, klarownie. Podobne ustawienia z Tyrosa 4 tam się sprawdziły, mogę tylko podpowiedzieć. Jak ktoś ma ochotę po moje, to zapraszam, jeszcze mam pozapisywane. Co tutaj jeszcze? No, o, bardzo fajna kwestia to funkcja obsługi mikrofonu. I co prawda nie macie tutaj żadnego wokalizera, natomiast możecie nałożyć sobie prosty efekt, możecie mieć funkcję talk i wokal, gdzie macie możliwości sparowania różnego typu efektów, różnej korekcji i innych funkcji zaawansowanych mikrofonów, więc da się z tym instrumentem pracować z mikrofonem. Natomiast teraz przejdźmy do wad, bo zalet praktycznie tyle, wad też jest kilka. Czy właśnie to nadawanie się na scenę i pracę z mikrofonem, od tego zaczniemy.
To jest po prostu, bo jest. Jest to podstawowe, natomiast przez, uwaga, wada, obsługę, malutki wyświetlacz, na którym nie widzicie podstawowych rzeczy. Ktoś, kto jest starszą osobą, ma problem ze wzrokiem, nie widzi tam nawet tempa. Nie mówię już o funkcji czytania tekstów, które SX600 posiada, za co ogromne brawa. Natomiast na tak małym wyświetlaczu, mi, 30-latkowi zresztą, no już jest powoli ciężko odczytywać te teksty. Nie mamy tam wyjścia wideo, żeby wypuścić sobie tekst na duży ekran, więc zostaje Wam tablet, segregator, etc., etc. Po prostu zbyt mały wyświetlacz względem funkcji, chociaż wyświetlacz w dobrej rozdzielczości, dobrze podświetlony, to zbyt mała niestety wielkość tego, jak to chłopaki nazywacie, zabawkowego ekraniku w tym fajnym całkiem instrumencie, co powoduje po prostu trudności w jego obsłudze. Kolejna kwestia jest taka, że nie macie przycisków dookoła, jak to było w S-kach, że łatwo się posługiwało po tym interfejsie. Producent dał nam pod ekranem po prawej stronie mniej więcej taki joystick, strzałki, tabulator, enter i tak dalej, gdzie możecie sobie poruszać. Ja to opanowałem, ale to i tak nie było tak szybkie jak guziki przy wyższych modelach starszych instrumentów PSRS czy w Tyrosach, czy dotykowy interfejs w 700 i 900. Jakby ta 600 miała dotykowy, ten ekran byłoby 100 razy lepiej. No ale za te pieniądze, jak wiecie, nie można mieć wszystkiego. No i przechodzimy do tej obsługi właśnie tego mikrofonu. Nie macie wokalizera, natomiast żeby przepinać się pomiędzy vocal a talk, trzeba wejść przyciskiem w funkcję mikrofonu, mix settings i tam przyciskiem przełączyć. Pewnie da się to pod jakiś tam switch nożny zaprogramować, być może tak, natomiast nie nadaje się to instrument do pracy takiej scenicznej, no chyba że bez obrazy dla nikogo, dla klubu emeryta i rencisty, gdzie po numerze macie tam 35 sekund albo 40, żeby ustawić się na kolejną piosenkę, tylko zaraz będziecie posądzani, że wkładacie inną dyskietkę, jak to było kiedyś, prawda? W Genosie klikasz registrację, talk czy nie talk masz pod ręką, pod guzikiem, vocal harmony też pod nogą, pod pedałem, pod ręką, wszystko jest. No niestety, ten obsługa tego mikrofonu jest, bo jest, ale do pracy takiej profesjonalnej raczej się nie nadaje. Natomiast dla kogoś, kto rewelacyjnie chce grać w domu, chce ćwiczyć, chce streamować, chce robić jakieś ważne kompozycje, aranżacje, macie stereofoniczne wyjście audio, naprawdę, naprawdę fajnej klasy sprzęt. Z kolejnych takich wad to był mały wyświetlacz, był mikrofon, raczej jego obsługa, która jest słaba, był... Kurczę, za dużo więcej wad to chyba tam nie ma. No właśnie. Zaskoczył mnie mile ten instrument. Bardzo mile. Szukam na siłę wad. Największą wadą jest fatalna obsługa. Fatalna obsługa dla kogoś, kto nie jest biegły w jemaszkach. I mały wyświetlacz. Reszta. Reszta naprawdę duży plus. Yamaha, zrobiliście naprawdę fajną, fajną robotę. Więc pora na małe podsumowanie. Instrument dwa razy tańszy niż Tyros 4 brzmi sekcją stylów praktycznie identycznie jak Tyros 4. Tam, uwaga, pokrywają się w 95% wszystkie zestawy perkusyjne. Te podstawowe, wiadomo, house kit, acoustic kit, rock kit, studio kit, real drums kit i tak dalej, więc style z Tyrosa 4 działają rewelacyjnie. Bardzo dobra cena do jakości, słuchajcie. Bardzo fajny zestaw nagłośnienia wbudowanego, który pozwoli Wam cieszyć się tą muzyką w domu. Całkiem czytelny interfejs na ekranie, natomiast no jego zbyt mały ekran starszym osobom może przeszkadzać. Ktoś, kto jest młodszy, zaczyna przygodę, naukę z instrumentem, czy takie wejście do profesjonalnych instrumentów. Rodzic może nie do końca wie, czy syn będzie chciał ćwiczyć i nie chce wydawać tam 10 tysięcy na SX-a 900. Jak najbardziej SX600 jest rewelacyjnym wyborem. Bardzo fajna klawiatura, która przypadła mi do gustu. Bardzo ciekawe brzmienia za tą kasę. To moim zdaniem instrument mega warty swojej ceny. I czy użyłbym go na scenie? Czy zagrałbym na nim wesele? Jeśli bym musiał, to wierzę, że dałbym radę. Byłaby to męczarnia, ale dałbym radę. Natomiast jak grałbym tylko w domu, tak jak wielu z Was, którzy mnie oglądają,
gracie sobie w domu, oglądacie Jurka na transmisjach, piszemy sobie, wymieniamy się fotkami, komentujemy sobie tam rzeczy. Zresztą wiecie, bo wielu was do mnie pisze, ja czasem nie odpisuję, przepraszam, jestem sam. To naprawdę rewelacyjnej klasy sprzęt i polecam, polecam wszystkim, którzy zastanawiają się, czy warto wydać na ten instrument nawet te 3500 czy 3800, kiedy za SX-a 700 trzeba dać prawie 5, to moim zdaniem ta 600 jest warta wydanych pieniędzy i każdej złotówki. Ale to moje zdanie, z nim się nie musicie zgadzać. Wielu z was mówiło, że już jest niewarty tej ceny, jak był po 2800, to był warty. No ale pamiętajcie, co będziemy narzekać. Tankowaliśmy też taniej, chleb był tańszy, wszystko było tańsze. Więc no, wskaźniki inflacyjne swoją drogą, a ceny swoją drogą. Na szczęście Akademia Cen tak nie podniosła, więc zapraszam serdecznie. Na SX-600 już mamy pokrowce przeciwkurzowe, bez nadruku i z nadrukiem. I na SX-600 na dniach pojawi się cały zestaw folii ochronnej na panel instrumentu. Na ekran nie robiłem, bo jest niedotykowy, więc moim zdaniem nie ma potrzeby go zabezpieczać. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to koniecznie zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i daj znać, czy Ty też masz SX-600, czy zastanawiałeś się nad jego zakupem, czy oglądałeś poprzednie odcinki i nie zapomnij właśnie obejrzeć tego, co wysłałem Ci w kartach na górze i podlinkuj jeszcze w opisie pod tym filmem. Były to bodajże 3 transmisje kilkugodzinne na żywo, więc macie co robić, więc życzę Wam odrabiania, przyjemnego odrabiania zadań domowych, nadrabiania odcinków Akademii. Nie zapomnijcie o całej serii Yamaha bez tajemnic, która też w kilku odcinkach pomoże posiadaczom Yamahy SX600, bo ten interfejs jest taki ala już właśnie genosowy, nowocześniejszy. Tyle ode mnie. Ja nazywam się Strużycki, jeżeli oglądałeś Akademię Keyboardu Keyboardway i to był odcinek podsumowujący instrument Yamaha PSR SX600. Dziękuję serdecznie i trzymajcie się, cześć! Na samym wstępie tego filmu dodam, że nie jestem w żaden sposób